Cześć moi drodzy, ważne zagadnienie, bo często widzę na internetach, na innych takich grupach, na wszystkim sprzeczne informacje, różne jakieś takie nieścisłości, niedoskonałości odnośnie właśnie kompostowania chorych liści, a w szczególności właśnie to teraz na topie jest ogórek i jego choroby, takie jak właśnie mączniaki czy kanciasta plamistość. Tak jak tutaj zobaczcie, mam do czynienia z tym mączniakiem. No, powiedzmy sobie, że to jest rzekomy, tak? Tak obstawiam na 90%, chociaż ciężko odróżnić go. I takie najbardziej porażone liście, no niestety trzeba usuwać, tak? Bo choroba ta będzie się rozwijała. I teraz pytacie, czy takie coś po prostu, nie wiem jak wy to robicie, do jakichś foliowych woreczków i wywozicie na odpady zielone. Zobaczcie, tu objawy są jednak tego rzekomego. Z tej strony bardziej to widać, tak? Takie porażenia. No nieważne, czy to jest rzekome, czy to jest prawdziwe, czy to jest kanciasta, plamistość, ogórka, bo te wszystkie choroby by mniej więcej podobne skutki przynoszą. Tak, te liście, zobaczcie, co się dzieje z tym ogórkiem. Trzeba po prostu na bieżąco usuwać, bo potem zobaczcie, aż do takiego stanu dochodzi. I takie, czy takie coś można kompostować? Jak najbardziej, to wszystko jest materia żywa. To wszystko zostanie w procesie kompostowania zostanie zamienione w żyzną glebę, w próchnicę praktycznie. Najlepszy nawóz to jest wszystko, to jest coś z kompostowniku. Także nie ma takiej materii, która nie mogłaby po prostu ulec kompostowaniu w naszych kompostownikach. Także nie ulegajcie jakimś tam dziwnym teoriom, że tego nie wolno, bo to będzie potem choroba. I tak, moi drodzy, ta choroba będzie, tak? Natomiast wszystkie te bakteryjne czy choroby grzybowe, one naprawdę zostaną zjedzone przez inne grzyby. Tam w kompostowniku są nie dwa grzyby, tylko tam jest 500 grzybów różnych i one po prostu wzajemnie się zjadają w tym procesie właśnie kompostowania. Dlatego nie ma tutaj żadnej obawy, że coś z tego złego wyjdzie. A czy mączniaki, czy inne choroby grzybowe? A zaraz zaśmieciła pomidora? No oczywiście, że też. Od razu tak, uprzedziłaś pewnie, uprzedziłaś pytanie naszych widzów. Czy z pomidorami to samo? Zaraza ziemniaczana jak najbardziej. Możecie te wszystkie, czy pomidory porażone, czy liście, też wszystko na kompostownik śmiało możecie wyrzucać i macie w przyszłym roku już z tego super kompost. Dlatego nie wyrzucajcie tego na odpady zielone, czy tam na bio, czy gdzie wy to wyrzucacie jeszcze indziej. Chyba, że będą porażone właśnie chorobami wirusowymi. Wtedy no to już gorsza materia jest. Wtedy radziłbym jednak się pozbyć, czy spalić takie gałązki, czy liście nawet. Bo choroby wirusowe, no to mogą po prostu tutaj wam wrócić, tak? I niestety one są odporniejsze i do końca nie są zbadane, więc żeby mieć taką pewność, to jednak te choroby wirusowe bym z nim nie żartował i po prostu bym usunął. To jest taki jedyny przypadek. Natomiast wszystkie bakteryjne choroby, wszystkie choroby grzybowe jak najbardziej, wyrzucamy wszystko, czy to będą nawet z dębu, bo niektórzy mówią, że dębowe liście nie, tak, tak jak najbardziej, one tylko się dłużej rozkładają, więc może nie na hałdę wszystkie te liście, tylko jakieś tam porobić, poprawda, trochę tych liści, trochę trawy, urozmaicić trochę gałęzi drobnych, posiekanych, ważne, żeby siekać dużo, tak? Wtedy kompostowanie przebiega po prostu szybciej. Także na moje pytanie, każdy już zna odpowiedź, wszystko kompostujemy i mączniaki, i zarazę ziemniaczaną, wszystkie liście można kompostować. Cześć!